Odcinku z tej strony Eszkio, a dzisiaj recenzja i omówienie mojego crossa Beta RS125. I rzecz, którą chciałbym od razu powiedzieć, to że ten model jest często też przedstawiany jako RR125, jednak właśnie dowiedziałem się tego od gościa, od którego kupowałem, że właśnie też w taki sposób ludzie nazywają czasem RR, czasem RE. No i właśnie to jest taka rzecz, że często znajdziecie też tego crossa pod nazwą RR. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Podobno, chyba właśnie nie, ale ja w to nie wnikam jakoś. Dobra, zacznijmy od silnika. Silnik jest o pojemności 125 cm3. Naprawdę nie było z nim do tej pory żadnych problemów, tylko zauważyłem taką rzecz. Nie wiem, czy to jest... W sumie w poprzednim moim crossie też tak było, bo jest to silnik chłodzony powietrzem, że latem dosyć mocno się nagrzewał. Nie jestem znawcą, ale takie moje było spostrzeżenie, że się mocno nagrzewał. Więc, ale podobno są to silniki naprawdę takie niezawodne, słyszałem. I że taka jeszcze ciekawostka, że można do niego dostać części od KTM-ów. Następna rzecz to może, posłuchajcie, skrzynia biegów. Biegi mogę wam powiedzieć szczerze, że to jest rzecz taka na minus jak dla mnie, dlatego że gdy jeżdżę, to ja wolę jeździć, posłuchajcie, wiecie, po torze, tak bardziej żwawo, w jakieś zakręty i w ogóle, a to jest cross, jak widzicie, taki enduro, można powiedzieć, i te biegi są naprawdę długie i z jedynki, żeby wejść na dwójkę, to trzeba naprawdę go, że tak powiem, długo przeciągnąć i dopiero wtedy kolejny bieg, więc na przykład jak się jeździ po jakichś trasach, na przykład jakiś las czy coś w tym stylu, to trzeba go trzymać na dużych obrotach i duże koła też tu są, jak widzicie, w tym crossie i też to wydaje mi się, że jest na, tak jakby, przez to jest mniej trochę mocy odczuwalnej, bo jak chce się wejść w jakiś zakręt, wyjść z jakiegoś zakrętu z takim wirażem, wiecie, o co mi chodzi, no to ta energia wydaje mi się jakoś jest z tego silnika pochłaniana przez to i mniejsza moc jest po prostu odczuwalna, przez co ten cross się zbiera dosyć wolno. Jak mówię, są długie biegi. Jedyna wada to według mnie jest mała moc silnika i to w ogóle, że nie da się tak pobawić fajnie, jak ja się do tej pory bawiłem na pitbajkach, więc tak. Jest tutaj homologacja, więc można sobie zarejestrować i jeździć po ulicach. Więc wydaje mi się, że ten cross jest przeznaczony dla na przykład takiego jakiegoś nastolatka, który ma na przykład zrobione prawo jazdy na 125 i sobie chce na przykład jeździć po drogach, część na przykład po jakiejś, część po offroadzie. Więc to wydaje mi się, że jest dla takich osób motocykl. Jeszcze tak obejdę dookoła. Wydech, mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo cichy. Zaraz zresztą jeszcze uruchomię i wam pokażę. W takim ogólnym jest stanie. Tylna opona jest nowa, jak widzicie, ale przednia za to jest już dosyć ściachana, przez co trzeba bardziej uważać, jakieś ślisko, bo żeby nam nie uciekł przód. Co tu jeszcze takiego? Ogólnie to jest to cross z 2011 roku, więc to też jest już taka, wiecie, używka, że tak powiem. Było widać na początku, teraz on jest taki, jak widzicie, bardziej wypucowany, ale na początku było widać naprawdę takie ślady użytkowania, że nie był tak w takim fajnym wyglądzie, więc jest dosyć wysoki, to też mogę powiedzieć, że dosyć wysoko się siedzi. Tutaj był taki bagażniczek, którego odkręciłem, bo mi się totalnie nie przydaje do niczego. Tutaj też jest na lusterko, jedno, drugie. Tutaj mamy kierunkowskazy, klakson i światła. Tutaj mamy rozrusznik i wygaszacz. No i tutaj ten, jak widzicie, tutaj to wszystko. Jak dopiero kupiłem ten motor, to jak jeździłem, to przedni hamulec się najprawdopodobniej zapowietrzył, bo się co jakiś czas zablokowywał sam z siebie i trzeba było go rozkręcić i przeczyścić. Tu tak w ogóle ten przedni błotnik został tutaj dorobiony, tak jakby, bo było
takie pęknięcie dosyć spore i właśnie, nie wiem, najprawdopodobniej od jakiegoś kamienia. Była też tutaj pęknięta klamka, już nie pamiętam właśnie, która to była, ale generalnie została wymieniona. Zostały też wymienione tutaj gripy na takie właśnie nowiutkie. I na początku też były tutaj nakładki na szprychy czerwone, ale one już totalnie były wyblaknięte, dosłownie były takie niemalże białe, albo nawet takie różowe, więc po prostu je zdjąłem. Co do zawieszenia, to mogę wam powiedzieć, że jest dobre, ale no cóż, takie można powiedzieć tylne, to jest takie dosyć sztywne. Znaczy nie, powiem szczerze, że jest okej, ale było w moim poprzednim krosie Diabolini 125, na pewno twardsze było zawieszenie, a tutaj jest lepsze, no bo to też jest, wiecie, markowy cross. Więc ja już odpaliłem crossa, tak jak sami widzicie. A teraz już taka informacja totalnie ode mnie, to że chcę sprzedać tego crossa, ponieważ wiecie, jeździłem nim od wiosny tak do lata, bo już naprawdę mam już długą przerwę od jazdy. Nie jeżdżę już naprawdę od... teraz już jest grudzień, połowa grudnia, a ja nie jeżdżę od lipca jakoś, więc naprawdę długa już przerwa i jeździłem wiosna, lato i mogę wam powiedzieć, że od samego początku taka moja już opinia, że nie odpowiadał tak do końca, gdzieś czułem taki niedosyt, bo jak mówię wam, jak już wcześniej mówiłem, że jest za mała moc do dużego crossa i dlatego tak średnio się w sumie nim jeździło od samego początku, gdzieś bardziej się tęskniło, że tak powiem, za tym pitbike'iem, dlatego chcę go właśnie sprzedać i... No i tak, taka jest właśnie moja opinia. A jeżeli ten odcinek wam się podobał, no to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo ostatnio jest małe, naprawdę małe są przyrosty subskrypcji, więc koniecznie dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo wyświetlenia ostatnio też jakoś spadają, więc ważne jest to, żebyście wspierali ten kanał. Napiszcie też jakiś komentarz, co o tym sądzicie. No i do następnych filmików, na razie.